Hello everybody, buongiorno, hola! Hola, hola! Hi people, z tej strony wasz ulubiony youtuber. Słuchajcie, mam teraz taki vibe po prostu i musiałem stwierdzić, że nagram ten film. Zresztą wczoraj dostałem. Dodałem TikToka, gdzie skrytykowałem bluzy za 170 zł ze zwykłym napisem, coś tam BBD. Tutaj mam się wyświetlić ten TikTok teraz. To jest jakiś żart? Holograficzne. A jak u innych TikTokerów zwykły napis za 170 zł. Polecam Nart Shop. Jak się okazało, kochani, wiele z was się ze mną zgadza, więc postanowiłem nagrać o tym film, jak influencerzy zdzierają z was pieniądze tak naprawdę. I ten temat mnie strasznie irytuje, nie powiem, bardzo mnie irytuje. Zacznijmy sobie od pierwszego tematu. Ta kamera mnie strasznie wkurza, bo ona lata... O, ona lata jak łopata. Dobra, mniejsza z tym. Zacznijmy od pierwszego tematu, czyli zbieranie follow na Instagramie. I idealnym po prostu przykładem tego jest para psychokapul. Słuchajcie, ja nie rozumiem, jakim cudem wy obserwujecie psychokapul, a nie obserwujecie mnie na Instagramie. Słuchajcie, jak dla mnie psychokapul po prostu was oszukało. Nie pamiętam, jak to miało być dokładnie. Na 100 tysięcy coś tam miało być oświadczyny. Nie wiem, czy tam na 200 miała urodzić pani Ola. Gromadzi 10 tysięcy i szczerze mówiąc, mam po prostu ból dupy o to, bo ja mam no 50 tysięcy, nie mam 200 tysięcy. Ciebie wiecie, szczerze mam to głęboko w dupie, na ile tam miało być. I nie wiem, dlaczego ludzi tak bardzo interesuje to, kiedy ktoś urodzi, jaki kto ma brzuch, czy ma duży ten brzuch, jak przebiega w ogóle ciąża. To jest po prostu dla mnie śmieszny temat. Ale jednak psychokapul się to udało. I słuchajcie, co otrzymaliście w zamian? Po prostu gratuluję wam, kochani, wszystkim, którzy ich zaobserwowali. Mam nadzieję, że zaobserwowaliście ich tylko i wyłącznie dla beki. Tak jak mnie na tym YouTubie. W zamian za te 200 tysięcy obserwacji, zamiast urodzenia dziecka, zamiast oświadczyn, zamiast, nie wiem, całusków, buziaczków, otrzymaliście darmowego e-booka, który po prostu poprowadzi was na szczyty TikToka. Bo jak wiemy, psychokapul osiągnęli ogromny sukces. Zawsze osiągają sukces, to zaznaczyli w swojej książeczce. Ja akurat, słuchajcie, miałem przyjemność przeczytać całego ich e-booka zupełnie za darmo, nie obserwując ich, wow, po prostu. Ale słuchajcie, to mnie nie boli. Boli mnie po prostu treść tego e-booka. I możemy tam przeczytać, że trzeba mieć coś tam w opisie, sranie, w banie, tak naprawdę, kochani. Ja mam po prostu zdradzę za darmo, jak osiągnąć coś tam. I słuchajcie, ja mam wrażenie, po prostu czytając tą książkę, że to jest ich autobiografia, a nie 15 sekund do sukcesu. Uwaga, teraz wam powiem, jak osiągnąć sukces zupełnie za darmo. Uwaga, nie ma takiej metody. Wow. Nie ma metody na osiągnięcie sukcesu. Sukces może osiągnąć każdy głupi. W sensie, nie każdy głupi. Zazwyczaj ci ludzie są inteligentni. Dla mnie ta książka jest jednym wielkim shitem. No ale słuchajcie, jeszcze bym to przebolał, gdyby to było za darmo. Jeszcze najśmieszniejsze jest to, że ten e-book wszedł do sprzedaży. Po prostu jebłem śmiechem po prostu, jak to zobaczyłem. Niestety ich merch prawdopodobnie nie wypalił, bo kiedyś mieli jakiś tam swój merch, jakieś takie ubranka Rich and Psycho. Ile kosztuje taka droga do sukcesu? Uwaga, e-book plus dodatek Q&A tylko za 29 zł. No słuchajcie, po prostu beka na sali. Filtr Bad Guy za jedyne 59 zł i filtr Shallow za 59 zł. Podejrzewam, że te filtry możecie uzyskać za pomocą darmowych programów typu PixArt i inne tego typu właśnie rzeczy. Więc ogólnie dla mnie to jest jakiś bullshit i po prostu musiałem się wypowiedzieć na ten temat, bo mnie to boli. Nie wiem po prostu, kto to kupuje, kto ich obserwuje. I mam, kochani, do was taką ogromną prośbę. Zaobserwujcie mojego Instagrama, bo nie mogę patrzeć na to. Już nie wspominając o koncie Instagrama dziecka, mam nadzieję, że obserwujecie ich tylko i wyłącznie dla żartów. Już kończąc ten cringe temat, jeżeli chcecie osiągnąć sukces, to na pewno nie kupujcie e-booka,
To jest anty po prostu reklama e-booka 15 sekund do sukcesu. Dobra. Kolejny temat, bo już mi się robi gorąco, nie? Kolejnym tematem jest aplikacja Hype Me Up. Swoją drogą, ta firma właśnie do mnie również pisała, czy chciałbym mieć tam, ale ja, kochani, nie zbieram od was pieniędzy. Jeżeli chcecie pozdrowienia od Filipa Heizera, jedyne 155 zł po prostu. Ile osób skorzystało? Aż 20 opinii, 5 gwiazdek, no ja jestem w szoku po prostu, że ludzie takie coś kupują. Jeżeli chcecie jakieś pozdrowienia, nie wiem, życzenia, to za 330 zł możecie otrzymać 15-20 sekundowe nagranie, gdzie po prostu Pysia was pozdrowi. No nie. 30 osób skorzystało akurat z oferty Martyny za 330 zł, gdzie otrzymacie pozdrowienia. No nie wiem, może niektórych stać na to, ja bym takiej rzeczy nie kupił. Oprócz czego Psycho Couple również sprzedaje swoje pozdrowienia. Czy na serio ktoś chce pozdrowienia od psychopary? O, aż 50 osób chce pozdrowienia za 30 zł. Przy okazji wracając już do Pysi, Martyna Pyśka. I z ciekawości po prostu wszedłem po prostu na jej sklep, bo ostatnio otwarła sklep. Kiedyś powiem wam, że również miała sklep, gdzie ubranie były w miarę dobrej jakości, w przystępnej cenie. Nie jestem zupełnie tutaj obiektywny, czy są subiektywny, nie rozróżniam tych pojęć, więc przepraszam, słuchajcie, moja inteligencja IQ 70, więc no i słuchajcie, weszłem sobie na ten sklep i co ja tam widzę? Okej, okay, na samym wstępie mamy tutaj, że Pysia Team wielki powrót i uwaga, mamy crop topy, black crop topy, Pysia Team, zwykły napis, podejrzewam, że czcionka Arial po prostu za 180 zł. No nie wiem, może dla niektórych to jest spoko cena, dla mnie, ja się w ogóle z tą ceną nie zgadzam. Jak na taki nagród jest to dla mnie mało pomysłowe i w ogóle. A słuchajcie, ja już zupełnie rozbawiłam je black hoodie z autografem Pysi, który jest, nie wiem czy to jest, tu pisze tak, czarne hoodie z haftowanym autografem Pysi. Słuchajcie, no taka bluza kosztuje 170 zł i uwaga, 65% to bawełna, 35% poliester za jedyne 170 zł. Dla mnie to są ceny po prostu z kosmosu, bo ja prowadząc swój sklep, gdzie koszulki są w 100% z bawełny, bluzy z powodu na nadruk 80% bawełny, 20% poliestru, wiem jaka jest cena produkcji takiej bluzy i na pewno nie jest to powyżej 100 zł, nawet podejrzewam, że nie jest to powyżej 80 zł. Chciałbym po prostu zobaczyć coś oryginalnego w tych, wiecie, w tych merchach tych tiktokerów, bo zazwyczaj jeżeli widzę taki merch, po prostu mi się chce żygać, kiedy po prostu jest napisane czcionką Arial coś tam sraka team. No nie. Więc kochani, podsumowując ten filmik, to jest dla mnie zdzieranie kasy. Teokapul was oszukało zamiast urodzenia dziecka. Żartuję, oczywiście jestem urodzeniem dziecka. Zamiast oświadczeń otrzymaliście e-booka, który później został wprowadzony do sprzedaży. Jeszcze brakuje po prostu, żeby on był w Empiku. Niektóre osoby sprzedają swój merch, który wcale nie jest świetnej jakości, za śmieszne po prostu sumy. Do tego ta aplikacja Hype Me. Słuchajcie, jeżeli ktoś by mnie poprosił na priv, ja bym przeczytał czy złożył życzenia, to ja bym to zrobił za darmo. Mam nadzieję, że was czegoś nauczyłem tym filmikiem. Uważam, że to był chyba jeden z moich mądrzejszych filmów na kanale. Polecam swój sklep, oczywiście musiałem, tego nie mogło zabraknąć. Mam nadzieję, że zachęciłem was do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Jeżeli dobijemy 100 tysięcy, to ja wam urodzę dziecko po prostu. Urodzę je na wizji, urodzę je po prostu live. Live'a zrobię i urodzę dziecko. Męczyłem się tym filmem. Bye people, buongiorno, merci, że oglądaliście ten filmik, subskrybujcie kanał, dawajcie łapeczki w górę i do zobaczyska, byczyski, nara!